Szanowni Państwo, bohaterowie z tamtych okrutnych czasów. Panie Marszałku Knesetu, Panie Gubernatorze, Państwo Ministrowie, Szanowni goście tutaj zgromadzeni. Dla zamku, dla nas tu wszystkich jest to przywilej i honor gościć taką uroczystość i móc być razem przy tej właśnie uroczystości dziś wieczorem. Przywilej dlatego, proszę Państwa, że zamek jest również świadectwem tego, co się wydarzyło 70 parę lat temu. Zamek został zniszczony do ziemi, do gruntu. Został całkowicie zniszczony po to, żeby nie został ślad ani Polski, ani państwa polskiego, ani polskości. Żeby raz na zawsze zginęła kultura polska i tożsamość polska. I zamek wolą narodu, wolą społeczeństwa został odbudowany. Powstał z popiołów jak Feniks. Po to, żebyśmy pamiętali również. Po to, żeby pamięć tego, co się wydarzyło, ale również i tego wysiłku, żeby odbudować nowe, normalne, wspaniałe życie. Żeby ta pamięć istniała i trwała. I dlatego spotkanie z ludźmi, którzy pokazali, że w najgorszych, najstraszniejszych czasach można być nie tylko człowiekiem, ale można być otwartym człowiekiem na innych, na ich niedolę, krzywdę i zagrożenie. Że goszczenie takich ludzi i takiej uroczystości w murach zamku ma podwójny sens. Bo jest to uczczenie ich bohaterstwa, ich i ich rodzin. I jest to jednocześnie przywrócenie pamięci po raz kolejny. Bo tę pamięć trzeba wzmacniać i przywracać. A drugą rzeczą, proszę Państwa, jest to, że symbol wielkości ducha, wielkości kultury, która przezwycięża makabrę i okrucieństwo, jest zawsze częścią naszej tożsamości i godności. I dlatego to, że mogę dzisiaj do Państwa, reprezentując zamek i to, co on symbolizuje, przemawiać, jest również moim przywilejem osobistym. Bardzo za to dziękuję. I bardzo Państwu dziękuję, że zechcieliście tu z nami dzisiaj wszyscy być. Dziękuję bardzo.